Witam was serdecznie w kolejnym, następnym odcinku z naszego pięknego, cudownego, jakiego jeszcze możecie sobie wymyślić przymiotniki, oczywiście te dobre, kanału. Jest ze mną jak zwykle w tym samym miejscu, no może nie o tej samej porze, Przemek, witam cię serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie po długiej przerwie. Texas Ranger wrócił, także można z powrotem coś nagrać, Kamilu, zgadza się? Oczywiście, że tak, no też nie ulega to wątpliwości, że pogoda nas ostatnimi czasy naprawdę rozpieszcza. Ty sobie zwiedzasz trochę świata. Możemy tak naprawdę przekuć te wszystkie doświadczenia w przyszłość tego kanału. Wiadomym jest to, że każda praca dla siebie jest pracą, która nas wzmacnia. Także nasza nieobecność była spowodowana tym, że trochę kształtowaliśmy siebie. Ale co z tego wyjdzie, to sobie będą najbliższe owoce naszej pracy na kanale, jeżeli będziemy z wami się nimi oczywiście dzielić. A dzisiaj... Ja jeszcze tak tylko przypomnę, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to serdecznie zachęcamy do subskrypcji tego kanału, ponieważ będzie nas troszeczkę więcej w tym miesiącu, mam nadzieję. Także przede wszystkim subskrypcja, łapka w górę i zostawcie jakiś komentarz dla zasięgu. Tak jest, a o czym chciałem wspomnieć, że widzimy się dzisiaj w aktualizacji, która przeskakuje bardzo na przedziałach, na których kiedyś miałem okazję naprawdę dużo grać, jeszcze na serwerze T-Level. Także ja swoim okiem ocenię tą aktualizację. Oczywiście Przemek też trochę miał okazję pograć. Wiecie, co to oznacza? Że Kamil będzie przez pół godziny gadał o wszystkim, a ja dosyć cicho siedział, także on ci robi odcinek. Nie mogę się z tobą zgodzić w żadnym przypadku. Nie, no żartowałem, tak nie będzie wyglądało. Dobra, bijemy tego bacę, robimy pyk, pyk, pyk mu i przechodzimy do tego, co mają przechodzić. Wróżba, dawaj, atakuj, atakuj, atakuj. Pyk, szybka. Siup. No dobra. Zaczynamy od... Znaczy, wiesz, gdyby to była wróżba na to, czy ten odcinek będzie dobry, czy niedobry, to trzeba by powiedzieć, że on będzie średni, no bo poleciał Unika. Gdyby poleciał Lega, no to wiadomo, jeszcze jakiś clickbait. Jesteś średni, jakiś dawaj na płaskowy szarpa. Jakiś clickbaitik by wleciał. A nie gadasz głupoty. O, co głupoty, chłopaku, ja już jestem... Jaki średni odcinek, jaki średni. Dobra, zaczynamy od łowcy czaszek. Co możemy zauważyć, wchodząc na płaskowy szarpan? Dużo potworów. Ja, odkąd pamiętam, zawsze było tu dużo szkieletów. Wiem, że to były elity, ale to, co się dzieje teraz, przekracza moje bariery wyobraźni, jeżeli chodzi o tworzenie expa. No oczywiście trochę wyolbrzymiłem, to nie jest tak, że po prostu nie mogę spać, bo myślę, że to ekspowisko jest takie super, ale naprawdę przyjemnie może się tu grać. Nie wiem, jak to wygląda aktualnie na serwerze publicznym, może się wypowiedzieć Przemek, ze względu na to, że ostatnio miał okazję trochę pobiegać, także jakie jest twoje wrażenie odnośnie tego, co było wcześniej, a na gorąco z teraz? Wiesz co ci powiem, ostatnio jak robiłem sobie właśnie zakon, czy to na nowych mumiach, do których zaraz przejdziemy, czy na nowych skorpionach na Magradit, to bardzo, bardzo dużo osób gra na Gordionie na tym przedziale i powiem ci, że nawet po nocach jak starałem się robić ten zakon, to było mi bardzo ciężko. Ostatnio jak sobie powiedzieliśmy, że generalnie, bo mieliśmy ten odcinek nagrywać z Gordion, ale że jednak chcemy wam pokazać, jak to wygląda rzeczywiście, no to musieliśmy po prostu sobie zapożyczyć troszeczkę tutaj czasu z Experimental, ale no tak jak mówię, no na Gordionie byłoby troszeczkę ciężko i ja też osobiście miałem ciężko. Jedyne co w ostatnim czasie na Gordion, to na wyjazdach zmiana czasu mnie ratowała, nie? Bo jak u mnie było południe, to wszyscy spali. Okej, okay. A twoje wrażenie? No wrażenie fajne, nie? No bo wiesz, fajnie się gra, dużo ludzi, no ale jednak chce się zrobić szybciej tego questa, żeby wiesz, wbić sobie ten poziom. A jakbyś to porównał do czasów zamierzchłych? No to spoko. Takie jest moje zdanie. Dobra. Aktualnie jesteśmy na łowcy czaszek, to jest zmiana numer 1, którą chcielibyśmy wam zaprezentować. Aktualnie mamy poziom 112, jedyną zmianę, jaką zapamiętałem tutaj i bardzo wkuła mi się w pamięć, to jest, że łowca czaszek otrzymał naszyjnik, który łudząco wygląda jak wisior z wójta, tylko na poziom niższy. Ja oceniam ten naszyjnik jeszcze w tamtych czasach na naprawdę bardzo dobry. Nie wiem, jak wygląda meta aktualnie. Tamten był pod wszystko. Nasior z wójta był to generalnie chyba dobrym naszyjnikiem na tym przedział, jeżeli chodzi o ogólnodostępne przedmioty, nie? Nie był to jakiś taki, wiesz, lewy naszyj, który byś po prostu odłożył do torby albo zużył na esencję. Znaczy, to był naszyjnik, na którym opierało się takie podstawowe EQ pod względnie wszystko. Bo wiadomo jest to, że dużo graczy gra w tak,
tak, że ma seta jednego i go nie zmienia. Już tacy pro gracze, którzy grają na odpowiednich przedziałach, mają legendy na zmianę. I od wójta Wisiora mogę śmiało powiedzieć, że zaczynało się tworzenie takiego seta podstawowego. No i teraz można go zdobyć z łowcy czaszek i chyba z wójta dalej również, bo wójt, jak widzieliśmy wcześniej, stoi również, co jest o tyle śmieszne, że dropią dwa prawie że takie same wisiory albo takie same. No dobra, chyba bijemy łowcy czaszek, nie? Siupamy go, cyk cyk. Dobra, i co jeszcze mogę wam powiedzieć? Łowca czaszek ma jeszcze odpowiednio rękawiczki Magpal Prop na poziom 112 oraz na pozostałe profesje tancerz ostrzy wojownik oraz łowca, krytyczna osłona fizycznym, w magicznym, krytyczna osłona również. A na ten moment jeszcze wspomnę wcześniej, bo byliśmy sobie na płaskowyżu Arpan i chciałbym, abyśmy teraz tam wrócili. Idziemy do Suchej Doliny i odpowiednio w Suchej Dolinie jest nieumarły krzyżowiec, przywrócony z powrotem do gry. Ale co się u niego zmieniło? Jest elitą. To właśnie, że jest elitą. Co z niego dropi? Mamy dwa hełmy na fizyczne i na magiczne profesje, oczywiście hełmy heroiczne. Ja aktualnie patrząc na hełm heroiczny, czy ja bym go nosił? No szczerze mówiąc, nie mam takiego polotu informacyjnego, ponieważ aktualnie gram na serwerze Gordion bardziej w unikatach, a w heroikach się nie skupiam, bo ulepszony ekwipunek jest dużo lepszy od ekwipunku wyższego poziomu tierowego. No i mamy tu krzyżowca, boom, na szybko, co oddał. O, patrz, ciup. Hej, do torby. Hej, do torby. Dobra, i teraz w ogóle chciałbym zacząć zmiany, tak komentować, bo jednak wszystko fajnie, pięknie, też ma to swoje ciemne strony, czyli moim zdaniem czas i to, że ta zmiana jest tak po macoszemu. Zostały górale, miały być zmienione po evencie. Przechodzimy sobie chyba na ukrytą grotę morskich diabłów. A nie idziemy na Ozirusa najpierw? Nie, już ci powiem dlaczego. Ponieważ chcielibyśmy wam powiedzieć o ostatnim problemie technicznym, który nas dopadł. No to oby teraz się nie pojawił, bo się zdenerwuje lekko. Sprawa jest taka, że aktualnie bijąc w grupie potwory, Przemek niestety doznawał kolizji, przez którą nie mógł w ogóle się ruszyć. Zmiana przeglądarki nic nie dawała z jednej na drugą, trzeba było czekać parę ładnych minut, żeby w ogóle można było się ruszyć. Dla osoby, która ma godzinkę dziennie na grę bądź dwie, no może być to kolokwialnie mówiąc upierdliwe. Tym bardziej jak my chcieliśmy sobie już wczoraj w sumie nagrać ten odcinek na temat aktualizacji. Nagraliśmy prawie 20 minut materiału i wszystko poszło do kosza ze względu na to, że po prostu wpadłem w kolizję na mapie. Po prostu stałeś w miejscu i nie mogłeś się ruszyć. I czym się różnią piraci? Piraci różnią się tym, że teraz Elite 2 jest aż tam 3 sztuki. Pierwszą jest młody Jack Truciel, który już był wcześniej. Ubijemy go na walce z Dekaturowej, żeby pokazać wam, kim on w ogóle jest, bo jest wojownikiem i czy używa skilli, bo bodajże z tego co wiem, to większość mobów używało skilli ostatnimi czasy. Oczywiście mówię o mobach wyższych niż Elita. A te animacje naprawdę są ciekawe w walce, nie? Takie coś innego. No coś innego, ale podejrzewam, że nikt z tym nie gra, bo na pierwszy rzut oka jest spoko, a później pewnie już zaczyna denerwować, nie? Wiesz, no w bardzo dużej mierze nie ekspimy raczej na turce już, tylko w większości staramy się, żeby ekspić tylko klikając F, a potem wychodzić z tej walki, także... Niestety nie zobaczyliśmy, czy bije umiejętnościami, bo jednak no, nie zezwoliliśmy mu na to za bardzo. Idziemy na kolejną elitę i to jest Helga Opiekunka Rumu i ona jest ma P dalej w siedzibie. A co możemy wspomnieć o młodym Żaku Trucicielu? Wisior na samego wojownika, na moje oko bardzo ciekawy. Buty na tancerza łowce, ostatni ratunek. Nie mogę go do niczego porównać, tego itemka niestety. Oraz rękawice Magpal Trop. Ja jedynie co mogę się wypowiedzieć na temat tych itemów, bardzo mi te itemy przypominają itemki troszeczkę z Wielkanocy 2K14. Mają taki vibe tego eventu pirackiego, to był chyba jeden z najsławniejszych eventów, jaki był w grze, nie? Pamiętam jak kapotkę się nosiło na 6-0 albo na 200 z Heroska. Jezus, przecież to był one tak były tak te mocne itemy popsute, że kto miał tego seta przez najbliższe 2 lata, był praktycznie nie do ubicia. Dobra, Helga, Wisior, Łowca Tanc, buty, Mag Tropiciel oraz Wojownik Paladyn, buty. To są Helga Opiekunka Rumu, a odpowiednio Henry, Oczko, którego przed chwilą mieliśmy okazję zbić. To jest pierścień na wszystkie profesje, rękawiczki, tancerz ostrzy, Łowca Wojownik oraz no Mag Tropiciel Paladyn. Widzę, że spory jest wybór, jeżeli chodzi o przedmioty z całych przedziałów. To jest bardzo dobre. Takiej ilości przedmiotów ja nie pamiętam na przedziałach, żeby aż tyle możliwości było. Miło jest szufladkować tymi itemami, wiesz o co chodzi, nie? No, na pewno
możliwość takiej lawiracji przedmiotami daje możliwość budowania buildów, a nie jeden stały i czekać na przedmioty eventowe, gdzie sama w ogóle kategoria eventów i obstawiania herosów jest dla mnie bardzo toksyczna. Dobra, może przejdziemy na Magradit i na samym końcu będzie creme de la creme, czyli mumie, bo chyba ta zmiana jest dla nas najlepsza. Tak. Znaczy dla mnie przede wszystkim, nie chcę tutaj mówić za Przemka. Tak jak już nawet wczoraj mówiliśmy, to można oznajmić, że co do całego reworku, no to jednak mumie dostały z całego tego reworku chyba najwięcej poświęconego czasu i to miejsce wygląda najlepiej ze wszystkich. Ale no co tutaj możemy też zauważyć, to znowu wchodzicie na mapę i macie raj dla klikaczy F, nie? No to jest coś pięknego, nie? Albo dla botów. Jedno z dwóch sobie wybierz. Jedno z dwóch sobie wybierz, no ale naprawdę, no coś pięknego, że jest tyle potworków na ekspowisku, jeszcze jakieś tutaj błogo 50% expa pick i można naprawdę lecieć z tematem, nie? Można lecieć, tylko trzeba biegać jak jest wolny. Z tym jest akurat problem, dlatego ja głównie jak już mam sobie pograć, to jednak to jest nocka, no i wtedy dopiero można coś działać, chociaż no nie tylko ja mam taki tok myślenia, nie? No, dużo osób teraz też się przedstawiło, nie ukrywajmy, że Margo teraz zabiera ciutkę więcej czasu, jeżeli chcemy osiągnąć naprawdę jakiś tam sukces. Ja pamiętam czasy, kiedy to bardziej było nastawione na fabułę. Fabułę nie Margonem, ale po prostu, żeby posiedzieć i pogadać z ludźmi, niż zdobywać itemki. Dobra, mamy Marida na mapie, wchodzimy do wulkanu, bo Marid jest zwykłą elitą i w nią się zmienił, a zwykły Ifrit zmienił się w elitę 2. Czy z całości komentować te zmiany? No może nie, ze względu na to, że one są dostępne śmiało na forum i tam możemy się przejść, zobaczyć, jest odnośnik ze strony głównej, wszelkie itemy również, także przejdziemy się tylko po elitach, powiemy naszym okiem, jak to wygląda i... Taka ma anegdotka co do tego, ponieważ to jest drugi albo trzeci dzień, jak siedzimy i generalnie omawiamy sobie tą aktualizację, czy to do siebie, czy teraz jak właśnie nagrywamy, to chcieliśmy zobaczyć w ogóle, jak ten Ifrit wygląda, nie? I chcieliśmy sobie zbić tą E2 na innej postaci, którą założyliśmy sobie właśnie na świecie Experimental, a dosłownie ktoś nam go wybił sprzed nosa. Może ktoś też nagrywał odcinek, no nie. Może ktoś nagrywał też odcinek z aktualizacji akurat i stwierdził, a ubiję im. Dobra, lecimy szybko i Ifrita, później od razu się tepnę, bo zobaczymy nową lokację Arcymaga. Ona jest w środku tego wulkanu na samej górze. Ten wulkan chyba stał się dużo bardziej obszerniejszy. Ty więcej ekspiłeś na tym ekspowisku, więc jak ty masz odczucie odnośnie tego? Bardzo przyjemnie się tutaj ekspi. Generalnie, wiesz, ja lubię mapki, gdzie mogę sobie wybrać jakąś taką swoją dróżkę, żeby najłatwiej i najlepiej mi się ekspiło, nie? I te mapy są teraz tak skonstruowane, że po prostu idziesz z jednej na drugą z dużą łatwością, że można naprawdę szybko sobie teraz ekspić, także to mi się bardzo podoba akurat. No komfort, komfort. Dobra, ja sobie rzucę szać, a może chwilę grupowo pobić. Nic nam się chyba nie stanie. No nie. Może to kogoś tylko lekko tam poirytuje, ale... Nie, nie. Albo może troszeczkę, tak tyci, tak? Tyci. Prochy Feniksa. Chłop się wysypał, skoczymy, bo to jest mapa, już wam przygotowałem, wulkan Politraki, poziom drugi, sala druga. Tu mamy drugiego Marida, pierwszy jest na samym dole wulkanu, pod samym wulkanem. Tu sobie wchodzimy na górę, mamy przedsionek, widzę trzy wejścia w ogóle do tej sali. Przechodzimy, zerkniemy sobie tutaj. I mamy Arcymaga. Lepsza w sumie lokacja, chociaż w ogóle sama historia tych mobów, które otaczały piekielnego Arcymaga, mi się bardzo podobała, bo była taka tajemnicza i nie do końca wiedziało się, z czym to się je. No teraz taką generalnie mniejszą mapę dostał, bo tamta mapa jednak taka bardziej obszerna była z Arcymagiem. Dobra, i chyba teraz przechodzimy do creme de la creme w ogóle aktualizacji, która chyba najbardziej nam się spodobała, oczywiście ta zmiana, czyli mumie. Przychodzę sobie z płaskowyżu Arpan do oazy i powiem wam, że jak dla mnie tutaj robotę ktoś wykonał piękną, bo wizualnie mapa jest cudowna, mobów jak zwykle jest bardzo dużo, co też jest na plus. Minusem jest to, że przez tak naprawdę reworki trzech ekspowisk, mapy zostały takie same w paru miejscach tylko, ale mumie miały najmocniejszą zmianę. Drugą najmocniejszą zmianą to może było dla mnie Magradit, chociaż to nie była mocna jakoś super zmiana. No a trzecią zmianą były. Widzicie, jaką mam pamięć szwankującą, chłopaku? Piraty, ale im zmienili poziom, dodali dwie elity, drugie, ale tutaj robota piękna. Co jest najlepsze, to faktycznie teraz te mumie wyglądają tak jak mumie, że ta mapa wygląda tak jak ona powinna wyglądać, ponieważ poprzednie mapy przed reworkiem nie miały praktycznie nic z tym wspólnego na dobrą sprawę. I jeszcze jedna wzmianka co do mumii, bardzo mi się podoba to, że są tylko teraz dwie albo trzy elity na całą mapę i wszystkie potworki są zwykłe, bo z tymi truchłami był zawsze problem, żeby zrobić zakon, także to mi się bardzo akurat podoba. Powiem ci, że te mumie po prostu
mają taki vibe, że chce się tu biegać. Wcześniejsze mumie właśnie takiego vibe'u nie miały przez to, że jak elity zostały ulepszone, to to ekspowisko było trudne. Ty tam na przykład na takim 105 nie mogłeś się wbić, no nie, żeby sobie normalnie na przykład zakon zrobić, a zakon chyba jest właśnie na 105 poziom. Ty tam nie miałeś szansy. Tak? Odnoszę wrażenie, że powinny być ekspowiska trudne i powinny być ekspowiska łatwe, ale to już... Mumie miały co do siebie, że one nie były ani opłacalne, ani łatwe. No nie, ten przedział zawsze 100-120 to był taki przedział, że ciężko było go przeskoczyć trochę, nie? To prawda. Dobra, ja czekam na mumii, na ciebie, na Ozirusie, kolejna zmiana, elitka, bardzo... Nie, vibe w ogóle, grafika, cudo, jak dla mnie piękna. No i co tutaj mamy? 3 razy buty z niego, na 113. To lecimy, na turce najpierw, może troszkę, zobaczymy, to jest mag. Czego on bije? Zdążyliśmy to zobaczyć? Nie. To już chyba nie zdążymy. Rękawiczki zwykłe. Co jest też fajnie zrobione, że możecie sobie z Tuzmer szybko dojść na mumie. Nie ma potrzeby kupowania już halcedonów i innych tego typu teleportów z tego względu właśnie, że z Tuzmer wchodząc do starego sioła od razu jest przejście na jedną z map. Wszystko się zgadza. Tu mamy chyba wejście do katakumb. Później już na pustynię. Ciche rumowiska jeszcze widzę. Zobaczę, co się dzieje tam. Tyle miesięcy obsuwy na coś takiego. Generalnie za sam rework plus. Za czas, tak jak mówiłeś, to jest bardzo duży minus. Ponieważ już ten rework miał być wprowadzony, no z tego co pamiętam, to już słyszałem o tej aktualizacji pomiędzy lutym a marcem, tak? A mamy co 12 maj. A została ona wprowadzona ile? 2 tygodnie temu? Może 2,5 tygodnia temu? No, jakoś tak. A zaraz chyba po evencie wielkanocnym zostało to nagłośnione i wprowadzone, także no średnio. Mogliśmy wam pokazać, że tych mobów jest naprawdę dużo, mimo że mogą wasze światy wskazywać zupełnie inaczej, ale zawsze z nowościami tak jest. My się cieszymy, że mogliśmy być z wami, bo teraz tak naprawdę będziemy się żegnać. Zmieniamy się z formatami, zobaczymy jak wyjdzie nasz vlog, który był z majówki, jak byłem sobie u naszego Dawida. Serdecznie wam dziękujemy za to, że byliście z wami, byliście z nami. Z wami to brzmi tak komunistycznie, towarzyszu. Broni. Dobra, trzymajcie się, buziaczki i do następnego, siema. Nie.